Sąd apelacyjny w Warszawie miał dziś zdecydować o tym, czy kontynuować proces Czesława Kiszczaka, który zasłania się złym stanem zdrowia. Na miejscu pojawili się weterani walki z komunizmem. Sąd najpierw zdecydował o zmianie sali obrad z dużej na bardzo małą, a następnie postawił przed drzwiami ochronę i policję. Na salę obrad wpuszczono jedynie dziennikarzy, a nie kombatantów, co wywołało protesty. Sędzia był wyraźnie zaskoczony determinacją opozycjonistów, zwłaszcza gdy na salę dostał się Zygmunt Miernik, dwukrotnie internowany w stanie wojennym. Dzień dobry, panie sędzio. Na jakiej podstawie w tym momencie przewodniczący stwierdza, iż na salę rozpraw... Tak, chroni mnie artykuł Konstytucji nr 19, mówiący szczególnych praw. Od strony pokoju narad, proszę mi nie przeszkadzać. Na jakiej podstawie pan łamie prawo? A następnie, krzycząc... Nie krzycząc, mówię. Ostatecznie sędzia Jerzy Leder, który w czasie stanu wojennego był prezesem Sądu Rejonowego w Sieradzu, postanowił sprawę odroczyć. My musimy mieć gwarancję. Gwarancję spokoju i porządku. Ponieważ tych gwarancji z przyczyn osób takich jak tam, prezentujących to stanowisko, nie mamy zapewnionych, to odraczam posiedzenie. Zdaniem kombatantów sąd, zamiast skazać zbrodniarza, zajmuje się prowokacjami wobec weteranów. Jeżeli byłoby tak prawdą, co mówi sąd, że ze względu na jego stan zdrowia trzeba to było utajnić, to należało to utajnić. Jeżeli by to było w ogóle legalne. A jeżeli się decyduje na zaproszenie mediów, no to to nie jest utajnienie posiedzenia. Czyli według mnie prawdziwym celem sądu nie była wcale kwestia ujawnienia stanu zdrowia generała Kiszczaka. Celem działania sądu było niedopuszczenie weteranów walki z komunizmem o niepodległą i demokratyczną Polskę do tego posiedzenia. To była czysta prowokacja sądu, bo parę miesięcy wcześniej była sprawa podobnej sytuacji Kiszczaka, gdzie sąd nakazał badania, na które się nie zgłosił i była pełna sala, odbyło się z pełnym poszanowaniem godności sądu i spokoju. Zachowanie sądu dziwi też prokuratora, który postawił Kiszczakowi zarzuty. Sytuacja była do przewidzenia i tę salę należało wyznaczyć większą. Ta sprawa od samego początku, co jest wszystkim doskonale znane, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród publiczności, wśród mediów. Kiszczak nie uczestniczy w procesie. Podobno jest zbyt chory. Postanowiliśmy sprawdzić, w jakiej kondycji jest generał, jednak nie zastaliśmy go w domu. Gdzie zatem przebywa zbrodniarz? Być może wypoczywa, tak jak na zdjęciach opublikowanych niedawno przez Super Express. Bezkarność Kiszczaka bardzo wymownie świadczy o stanie naszego państwa. I my jesteśmy po prostu kontynuacją PRL-u, takim PRL-em bis. I stąd właśnie przez okrągły stół i Magdalenkę. Dzisiaj nie możemy tych zbrodniarzy komunistycznych w żaden sposób ukarać za ich ewidentne zbrodnie. Ludzie prześladowani w czasach PRL pojawili się dziś w sądzie, ale nie dano im szansy wziąć udziału w procesie. Sam Kiszczak nie stawia się w sądzie od dawna. Spokój w stolicy został przywrócony. Karol Jałduszewski, Telewizja Republika.